Dobry wieczór. Cześć, Andrea, słyszymy się? Doskonale. Mam jeszcze 4 minutki, ale już zaprosiłam słuchaczy. I tak jak mówiłam, Michał, ja tylko oddam Ci głos. Nie będę przedstawiać gościa, ty go przedstawisz, twoja kolejka z pytaniami, później Tomek. Michał? A później słuchaczy. Proszę? Michał? Tomek. Nie, Tomek. Ty do mnie powiedziałaś, Michał. Tomek. Nie wiem, czy tam jeszcze... Jezu, przepraszam. Nie, bo ja powiedziałam chyba cześć Michał, bo Michała widzę. Aha, okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. To na razie się wyłączam. Czekamy na pana generała, zaproszenie wysłane. Ale jeszcze mamy 4 minutki, także idźcie sobie zrobić herbatkę. Audycję można, właściwie wskazane by było, udostępnić. Widzę naszych stałych słuchaczy. Widzę, że Mario, którego dawno nie było. Cześć, Izunia. Michał, na razie nie daję głosu. Także przepraszam Cię bardzo, ale głos dajemy w momencie, gdy już będzie czas na pytania, to wtedy będziemy dawać głos. Cześć Tomek, udzielam Ci głosu. Tomek, spróbuj wyjść i wejść, bo nie widzę Cię na mówce jeszcze. Adrian, widzisz Tomka na słuchaczu? O, jest. Tomek, dam ci też Tomek współhosta, jakbym ja tak nie zauważyła kogoś proszącego o głos ze słuchaczy. Dużo banów mam. Nie jestem najlepszy na współhosta, bo co prawda po naszej stronie tutaj nie widzę, ale no, dużo osób może wypaść z rozmowy. Okej, dobrze. Adrian, weź ty współhosta, proszę. W takim razie ty nie masz banów za dużo, nie? Jeszcze raz dobry wieczór. Jest już pan generał. Panie generale, już udzielę panu głosu. Dobry wieczór, słyszymy się doskonale. Jeszcze mamy minutkę, także mam nadzieję, że herbatkę ma pan zrobioną, albo wodę, bo będzie potrzebna. Damy radę. Super, świetnie. To jeszcze na minutkę się wyłączamy, wyciszamy na sekundkę. Okay. A państwa wszystkich obecnych, bo wiecie, że tak to u nas wygląda, że po faktach, czyli za 5-10 minut się zaczyna zbierać tłum. Bardzo proszę o udostępnienie audycji, już widzę. Sporo naszych stałych słuchaczy, widzę nowych, więc każdy teraz bierze swój paluszek i próbuje go spocić, udostępniając naszą audycję. Dobrze, słuchajcie, 19:30, ja mam na imię Sylwia i dzisiaj tylko służę technicznie pomocą prowadzącym, a audycję poprowadzą dzisiaj panowie Adrian i Tomek. I Adrian, oddaję Ci głos, zapraszam. Dobry wieczór, Adrian Pasyna z tej strony, Radio Rebeliant. Chciałem przedstawić najpierw pana szanownego gościa. To jest nasz, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, bardzo uznany generał broni rezerwy, doktor nauk o wojskowości, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, fundator fundacji Stratpoint, senator RP, a ostatnio
ostatnio, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, więc mamy do czynienia z postacią nietuzinkową, z postacią, która potrafiła zarządzać armią, a teraz doradza, czy doradza, jest sprawodawcą oraz doradza przewodniczy Komisji Senackiej Obrony. Panie Mirosławie, chciałem zacząć od takiego pytania bieżącego. Jak pan ocenia dzisiejsze, jaki wpływ mogą mieć te dzisiejsze, jakby to powiedzieć, kryzys na szczycie władzy między rządem a prezydentem? Wiadomo, że prezydent jest dowódcą wojsk tytularnie, a praktycznie jest minister obrony narodowej. Jak to wpływa na armię, jakie to może przynieść skutki? Panie Adrianie, nie chciałbym być takim korygującym, ale dla słuchających, jeżeli pozwolicie, tak po pierwsze, dobry wieczór, witam serdecznie. Za ewentualnie taki mój głos trochę przepraszam, ale ponoć kwestie te ostatnio w przestrzeni różnych wirusów nie patrzą na szarże, nie patrzą na stanowiska i niestety też gdzieś tam się otarłem o powyższe. Ale wracając do meritum. Chcę tak jakby uporządkować. Prezydent Rzeczypospolitej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, który odpowiada za kierowanie obroną państwa, to jest zapis konstytucyjny, jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Natomiast w czasie pokoju swoje zwierzchnictwo realizuje poprzez ministra obrony narodowej, który z kolei umocowaniami szczególnie ustawowymi tak naprawdę kieruje i odpowiada za kwestie bezpieczeństwa, bo większe prerogatywy w tym zakresie ma rząd jako taki, jeżeli byśmy przestudiowali, a szczególnie konstytucję, ale to rząd z kolei właśnie deleguje te kompetencje na ministra. I dzisiaj sytuacja, w której mamy absolutnie chyba niekwestionowany i przykro mi to powiedzieć, spór między na poziomie tej władzy wykonawczej, czyli pana prezydenta i rządu, i który obserwujemy, który dotyczy to kwestii mediów, czy teraz praworządności. I obawiam się, że ta relacja może się również przenieść na kwestie niezwykle istotne dotyczące bezpieczeństwa. Chociaż strony, które już dyskutują jeszcze nawet przed 15 października, czyli opozycja i rządzący ówcześnie, czy teraz, kiedy te miejsca się zamieniły, deklarują, że w obszarach bezpieczeństwa będzie swoisty, powiedzmy, konsensus, że tutaj nie będzie rozbieżności, ale ja osobiście uważam, że przez ostatnie 8 lat zostały wprowadzone pewne rozwiązania, które nie do końca są najlepszymi czy trafionymi, a które można byłoby poprawić bądź zmienić, ale to są też zmiany, które wymagałyby zmian legislacyjnych na poziomie ustawy. Jeżeli teraz ta taka niechęć do siebie tych dwóch stron przeniesie się tutaj na może prawie z automatu negowanie wszystkiego, co przygotowuje rząd, to może być to niepokojące. Także cała ta sytuacja osobiście uważam dla kwestii bezpieczeństwa nie jest dobrą aurą, nie jest dobrym środowiskiem i obserwuję to z niepokojem. Panie generale, to mam drugie pytanie odnośnie też wojskowości, zresztą tu będziemy się dzisiaj pewnie głównie na tym skupiać. Pytanie odnośnie tych planów z poprzedniego rządu stworzenia 300-tysięcznej armii. Dochodzą słuchy, że tam wcielono nawet kucharzy czy kucharki do tej armii, żeby tylko etaty się zwiększyły, ale dobiegają słuchy teraz z takich kont, powiedzmy, prorosyjskich, że są planowane zasadnicza, że jest planowany powrót zasadniczej służby wojskowej, aby skompletować te tworzone brygady nowe. I równolegle jest jeszcze problem z kredytami, z finansowaniem zakupu broni z Korei, bo postawiliśmy na początku na Amerykanów, później na Koreę, tylko mieliśmy podpisać jakiś większy umowę kredytową z Koreą, żeby to się po prostu tam finansowało przez kilka lat i później żebyśmy to spłacali. Z tego, co pamiętam, na końcówce rządów pana Błaszczaka nie udało się tego dopiąć. Jak pan na to patrzy? Przede wszystkim, drodzy Państwo, ja wszystkich przestrzegam, żebyśmy nie wpadali w
w taką, że tak powiem, manię liczb i nie dowiązywali się do powyższego i dyskutowali, czy ta armia ma być 300-tysięczna, bo ja wtedy zadaję pytanie, a może 350, a może 275, więc pytany o powyższe chciałbym mocno podkreślić, że wielkość sił zbrojnych wynika z planów operacyjnych, które powinny być przyjęte, bądź które są przyjęte, tego niestety nie wiem, i które określają, jak ma być broniona Rzeczpospolita. I to jest punkt wyjścia do wszelkiej dyskusji. Jeżeli z kolei już ta dyskusja się odbywa i część ekspertów, publicystów nawiązuje do tego pytania, czy właśnie tej wielkości mają być siły zbrojne, to ja osobiście odnoszę wrażenie, że po pierwsze ci, którzy prognozowali taki rozwój, ba nawet chcę przypomnieć, że prezes Kaczyński bodajże w Toruniu nawet powiedział 500-tysięcznej armii. Dobrze, że pan Błaszczak tego może dokładnie nie usłyszał, bo byśmy mieli tą poprzeczkę tak wysoko ustawioną. Po pierwsze, nie biorą pod uwagę takich czynników, które są, no i trzeba je brać pod uwagę, niezwykle istotne. Po pierwsze, demografia. Nasze społeczeństwo się starzeje i to w takim zatrważającym tempie. I czy będzie taka liczba chętnych, którzy by chcieli służyć w armii? Mam daleko idącą wątpliwość. Po drugie, finanse. No chciałbym wszystkim Państwu powiedzieć, że mimo, że teraz znowu wiemy o tym, że budżet będzie resortu taki imponujący, 100-kilkanaście miliardów, to niezwykle duża część tego budżetu jest przeznaczana, ja to nazywam, na takie środki osobowe, czyli uposażenia dla żołnierzy, świadczenia rentowe, emerytalne, które są również wypłacane z tego koszyka resortu obrony narodowej, i to jest blisko 40% budżetu, więc jeżeli tą armię byśmy podwoili, no to wniosek nasuwa się wtedy taki jeden, a bardziej pytanie, no to gdzie będą pieniądze na tą modernizację, która jest konieczna i niezbędna. I ostatnia taka rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, moi drodzy, no niestety niepokoję się. Niepokoję się tym, że nie wyciąga się wniosków z tego, co się dzieje za naszą granicą. Ta tragiczna wojna, w sposób nieuzasadniony wywołana przez Rosję, powinna być dla nas takim poligonem zbierania doświadczeń, które są niezbędne. Jeżeli ktoś uważa, że można symetrycznie, że tak powiem, Rosji przeciwstawić potencjał własny, czyli że jak Rosja będzie miała 300-tysięcy żołnierzy, to my wystawimy 300-tysięcy żołnierzy i wtedy się obronimy. No nie, no tak to nie działa, bo Rosja jest krajem o tak potężnych zasobach, jeżeli chodzi o krótko mówiąc, zasoby ludzkie, to obserwujemy już w Ukrainie, że w tym zakresie po prostu tego typu myślenie jest nieperspektywiczne, a wręcz szkodliwe. Jeżeli ktoś uważa, że my będziemy mieli 2000 czołgów, jak w obronie będziemy, to będziemy mogli liczyć powiedzmy 3-1, no to jakby Rosjanie wystąpili przeciwko nam z 6000 czołgów, to sobie, że tak powiem, damy radę. Nie, absolutnie nie. Wojna wchodzi w nowy wymiar. Systemy bezzałogowe, o których chyba już każdy z nas dużo słyszał, zaczynają dominować pole walki. I przede wszystkim powinniśmy konstruować siły zbrojne, które będą jakościowo przewyższać potencjalnego agresora. Ja, drodzy Państwo, już nawet na tej platformie powtarzałem i powiem jeszcze raz. Siły zbrojne przyszłości, siły zbrojne Rzeczypospolitej powinny być takie i powinny posiadać taki potencjał, aby identyfikować i neutralizować zagrożenia jeszcze poza granicami kraju. I niezmiennie uważam, że to powinno być takim przesłaniem, które powinno być najważniejsze dla polityków, którzy przygotowują się i są odpowiedzialni za programowanie rozwoju sił zbrojnych. Takie jest moje, może szerokie, ale skomentowanie tego pytania dotyczące wielkości armii.
To jeszcze przejdę do tego drugiej części pytania. Pytania o te koreańskie zakupy. Czy nowy rząd, myślę, że pan jest najbliżej tego, czy te zakupy będą kontynuowane, czy przejdziemy jednak z produkcji K9 na produkcję swojego kraba rodzimego, który według dziennikarzy i według tego, co mówią Ukraińcy, spisuje się w walkach na terenie Ukrainy, a my kupujemy towar, no co prawda część była kupiona z półki, żeby szybko zapełnić nasze braki, ale czy docelowo będziemy po prostu brali w takich ilościach sprzęt z Korei Południowej? Pytanie bardzo precyzyjne i chciałbym również precyzyjnie odpowiedzieć, ale niestety aż tak daleko idącej wiedzy nie mam. Po pierwsze uważam, że powinny być kontynuowane wszystkie te rozpoczęte postępowania przetargowe czy już realizowane umowy, które przyczynią się do zwiększenia potencjału obronnego kraju. Natomiast jak zwykle, parafrazując, diabeł tkwi w szczegółach i czy i w jakim wymiarze będą kontynuowane te zakupy z Korei, to wybaczcie Państwo, ale nie odpowiem. Nie dlatego, że nie chcę Wam powiedzieć, tylko takiej wiedzy precyzyjnej nie posiadam. Chcę przypomnieć, że te umowy są dzisiaj jeszcze też na etapie, bo one tak dwuetapowo były, że tak powiem, podejmowane, umowami ramowymi. Umowa ramowa to jest tak naprawdę tylko wskazany kierunek postępowania, to jest wskazana taka perspektywa, jak może być realizowana już później docelowa umowa wiążąca, ale wierzę w to, że minister Kosiniak ze swoimi ludźmi dokona głębokiej analizy, po pierwsze zasadności, po drugie przydatności tych rozwiązań, które są treścią tych umów koreańskich. Choć i jeżeli już zostałem wywołany do tablicy, to mam swoje osobiste takie zauważenia. Jeżeli już pytamy o te kraby, to dla mnie jest niezrozumiałym, jak postępował rząd, że tak powiem, poprzedni. A co mam na uwadze? Bo jeżeli słyszeliśmy o tym, że produkcja kraba ma być przeniesiona na Śląsk do Bumaru i tam będzie krab produkowany, a w Hucie Stalowej Woli będą te armatochaubice K9 koreańskie produkowane, to tylko pan premier Morawiecki, bo on to ogłaszał, się wykazał no daleko idącą, że tak powiem, niekompetencją, a ubolewać trzeba, że może i pan minister Błaszczak, który przytakiwał temu, też wyrażał taką opinię. Co mam na uwadze? Drodzy Państwo, no produkcja takiego sprzętu zaawansowanego jak armatochaubica nie jest kwestią jakiejś manufaktury, że można w dowolne miejsce zainstalować kilka frezarek, obrabiarek, jakiegoś sprzętu i produkować. Huta Stalowa Wola, żeby produkować kraby, przygotowywała się ponad dekadę. Ma tam specjalistyczny sprzęt, ma tam kadry inżynierskie, które są do tego przygotowane. I gdyby nawet chcieć iść w tym kierunku koreańskim, to bardziej byłbym zainteresowany, że jeżeli już chcemy utworzyć, krótko mówiąc, zakład, który by produkował czy współprodukował te K9, to bym to dedykował na Śląsk, żeby tam utworzyć nowe linie produkcyjne i zbudować je od zera. Natomiast rozwijać i kontynuować produkcję kraba u nas. I na koniec powiem w ten sposób. Według mojej wiedzy, rozmawiałem z poprzednim prezesem Huty Stalowej Woli, panem prezesem Zającem, te wszystkie komentarze dotyczące tego, że w Polsce nie ma możliwości zwiększenia produkcji kraba, były delikatnie mówiąc chybione. Istniała taka możliwość i istnieje, aby zwiększyć produkcję naszych armatochaubic i szkoda, że tak się stało, że w pewnym momencie nawet w przestrzeni publicznej ten K9 zaczął być bardziej przedstawiany jako przyszłość naszej armii, nawet biorąc pod uwagę i liczbę tego sprzętu, bo armatochaubica nasza, krab, która, tak jak pan powiedział, no, robi rewelacyjną robotę na wojnie, mogłaby się stać naszym sztandarowym produktem eksportowym, o czym najmniej się mówi, albo niewiele na ten temat w przestrzeni publicznej przebrzmiało. I myślę, że jeżeli będzie wola
i odwaga, bo to trzeba powiedzieć wprost, nie tylko polityczna, ale taka decyzyjna, poparta dogłębną analizą i ekonomiczną, i ekspercką, to te kwestie dotyczące tych przetargów powinny być dokładnie, mówiąc kolokwialnie, przepatrzone. Super, bardzo, bardzo precyzyjna i odpowiedź wyczerpująca. Panie generale, mam jeszcze takie pytanie, ostatnie moje w tej serii, później oddam głos koledze współprowadzącemu Tomkowi. Pytanie mam odnośnie demografii właśnie, bo demografia u nas, mówiąc oględnie, opiera się na obowiązku meldunkowym. Tego obowiązku w dużych miastach praktycznie nikt nie dopełnia, bo ani ludzie nie chcą się meldować, ani najemcy, znaczy wynajmujący mieszkania też nie chcą meldować ludzi, żeby oszczędzić sobie później problemów. I tak jak u nas na pokoju pan prezydent Cutryk, to mu wyszło różnica prawie 150 tysięcy mieszkańców we Wrocławiu. Tam wyszło, że ma prawie 900 tysięcy Wrocław. Czy jak pan patrzy na to zróżnicowanie, czy jest możliwe zrobienie badań odnośnie tych demografii stricte pod wojsko, żeby się już nie opierać na tych danych GUS-owskich, które są po prostu, nie przystają do rzeczywistości, one z różnych powodów są jakie są, ale one się opierają o system meldunkowy z lat 70., 80., a później możemy mieć przez to spore problemy przy obronie cywilnej, czy przy projektowaniu korytarzy, ewakuacji, czy wszystkich takich innych rzeczy wojskowych, a wojsko nie ma w tym momencie innych możliwości prawnych, żeby tego to estymować i nawet przy budowie jakichś schronów czy czegoś, no będzie po prostu jedne miejsca będą miały tego więcej, drugie miejsca będą miały mniej, a przy planach wojskowych no to chyba jednak ma znaczenie, czy tej ludności jest 15 czy 20% więcej albo 20% mniej na danym obszarze. Na pewno rośnie nam duża piątka. Dobra, dziękuję z tej części, później się jeszcze odezwę. Jasne. Znaczy, ja to może zaskoczę, ale ja nie byłbym za tym, żeby wojsko miało jakąś, że tak powiem, miało swój algorytm liczenia społeczeństwa, żeby wojsko posiadało jakąś odmienną, że tak powiem, odmienne instrumentarium, żeby wiedzieć, jak rzecz wygląda. Jesteśmy wszyscy w jednym państwie i powinniśmy mieć świadomość, że bezpieczeństwo narodowe nie jest tylko domeną ludzi w mundurach, tylko tak naprawdę każdego z nas. Wszystkich, którzy pracują w administracji rządowej, samorządowej, którzy są aktywistami w organizacjach pozarządowych, którzy są funkcjonariuszami, żołnierzami, etc. Żeby wypełnić kwestię bezpieczeństwa naszego kraju w formie takiej zadaniowej, wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że taki na nas spoczywa obowiązek, bez konieczności, żebyśmy wszyscy zakładali mundury, to chcę mocno powiedzieć. I uważam, że po pierwsze, a chcę powiedzieć, że to niestety, ale zostało wprowadzone jeszcze przed 2015 rokiem. Jako wojskowi żeśmy mocno byli przeciwni temu, żeby ta kwestia dotycząca systemów meldunkowych i tak dalej została zliberalizowana, bo faktycznie jest to dość kłopotliwe. No ale mamy Główny Urząd Statystyczny, który dokonuje tych spisów powszechnych, one się nie odbywają zbyt często. Natomiast posiadanie, że tak powiem, danych dotyczących, no mówiąc kolokwialnie, no jak jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, żeby posiadać ten swój numer PESEL, bo on jest niezwykle niezbędny, funkcjonalny i konieczny, żeby funkcjonować w wymiarze i zawodowym, i każdym innym, to ja tutaj na tej bazie, która dzisiaj spoczywa tak naprawdę na tym najniższym szczeblu samorządowym, opierałbym wiedzę w zakresie kwestii związanych z ilością naszego społeczeństwa. I no zresztą teraz się rozpoczyna też ta rejestracja wojskowa, która w tym roku będzie przeprowadzona, obejmie blisko, się zakłada, 240 tysięcy osób, ale ja byłbym za tym, żeby był spójny w kraju jeden system, który będzie nam mówił, ilu nas jest, ile nas jest, i ten wtedy będzie pozwalał na pewną projekcję związaną też z jednej strony z wielkością armii, mówiącą o tym, ile i jakich żołnierzy moglibyśmy powoływać i na jaką liczbę moglibyśmy liczyć,
ile, jaka część społeczeństwa mogłaby być zaangażowana w te inne podmioty, o których mówiłem, które też odpowiadałyby za bezpieczeństwo. Także tutaj ja bym nie wyodrębniał jakiejś specjalnej formuły dla armii, dla sił zbrojnych, tylko opierał to na jednej wspólnej państwowej, nie chcę używać narodowej, bo jest trochę to nadużywane słowo, ale jeden państwowy system powinien obejmować wszystkich. Super, dziękuję panu za odpowiedź. Przekazuję głos Tomkowi. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Dziękuję za przyjemność porozmawiania z panem. Mamy na pokoju wybitnego wojskowego, więc ja zadam takie pytania, które dzisiaj wszyscy cywile zadają wojskowym, czyli perspektywa wojny na Ukrainie. Jak pan ocenia dzisiaj to, co się dzieje, możliwości przełamania impasu, jak się to może skończyć? Może dwa zdania takiej refleksji. Ja jeszcze w ubiegłym roku mówiłem i wierzyłem w to, że wojna pod względem militarnym ma szansę zakończyć się w 2023 roku. Powtarzam, pod względem militarnym. To, co później się działo w kolejnych miesiącach, przyniosło pewne rozczarowanie moje jako obserwatora. I tutaj nie wchodząc może w szczegóły, żeby nie dawać jakiejś satysfakcji rosyjskim, że tak powiem, obserwatorom czy uczestnikom takich dyskusji, które się toczą w przestrzeni publicznej, to osobiście uważam, że chyba gdzieś coś, mówiąc kolokwialnie, nie zagrało na styku między politykami a wojskowymi, jeżeli chodzi o Ukrainę. I ten szeroki front, który został przyjęty tej kontrofensywy, to dla mnie, dla wojskowego było to niepokojące. Myślałem, że mają, że tak powiem, jakiegoś asa w rękawie i się okazało, że nie. Ja od początku swoich komentarzy wskazywałem, że kluczowym dla tej wojny jest Krym i przejęcie panowania nad Krymem przez Ukrainę byłoby punktem zwrotnym w wojnie. Dzisiaj zresztą Zełenski to ogłasza, że to będzie jakby cel numer jeden działań w 2024 roku. Można byłoby powiedzieć, szkoda, że panie prezydencie, na przykład nie mogliśmy porozmawiać o tym jeszcze w 2023 roku. To jest jeden aspekt. Drugi to jest związany z tym, że jestem rozczarowany, krótko mówiąc, postawą z jednej z państw zachodnich, bardzo rzecz ujmując ogólnie, tymi takimi uwagami, że Ukraina nie może atakować Rosji na terenie Rosji, tylko broniąc się na swoim terytorium. Jeżeli Rosja oddziaływała na Ukrainę różnymi środkami, czy to rakietami typu Kalibr, Iskander, czy tymi, które były przenoszone przez lotnictwo, to trudno pokonać, że tak powiem, takiego agresora, jeżeli nosicieli tych środków, czy tych środków nie zwalczy się u źródeł, czyli na lotniskach, w miejscach bazowania, etc., czyli na terenie Rosji. To jest po pierwsze. Po drugie, takie to dozowanie tych zdolności, jeżeli chodzi o sprzęt, był też niezrozumiały. A wiem, że jestem nieodosobniony w tych komentarzach, że to nie było najlepsze rozwiązanie. I chyba kompilacja jakby tych dwóch obszarów doprowadziła do impasu, o którym pan mówi. Teraz jakie jest wyjście z powyższego? Wiem, że to, co powiem, to jest taki pewien już mocno nadużyty frazes, że Ukraina walczy nie tylko o siebie, ale walczy o region, walczy o regiony, o Europę i walczy o wartości, które są nam bliskie. Ale uważam, że trzeba o tym mówić, powtarzać, bo to jest prawda. Bo Rosja już nie tylko w domysłach, ale deklaratywnie mówi o tym, że to nie będzie, że tak powiem, koniec, jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy, tylko będą kolejne państwa, które będą w ich obszarze zainteresowania. I teraz myślę, że nie bez znaczenia jest sytuacja taka, która ma podłoże polityczne, czyli krótko mówiąc, z jednej strony wybory w Rosji, czyli chęć Putina pokazania siebie jako tego, który jednak uzyskuje, że tak powiem, powodzenie i ta tak zwana specjalna operacja wojskowa przyniosła jakieś efekty pozytywne i on tutaj będzie dążył do takich spektakularnych jakichś sukcesów w tym wymiarze
Bachmut czy Adiewka będzie przekazywana jako jakiś punkt strategiczny w tej wojnie, że został na przykład opanowany, osiągnięty i tak dalej. Z drugiej strony największe mocarstwo świata pod względem militarnym, gospodarczym też będzie w okresie elekcji. I tutaj przy tej, nawet tej dyskusji między republikanami a demokratami, ja taką mam nadzieję, że Amerykanie, których postrzegam za bardzo pragmatycznych bez względu na barwy polityczne, zainwestowali w Ukrainę już gigantyczne pieniądze, gigantyczne miliardy. I dla administracji Bidena taki sukces, który by polegał na tym, żeby można było zakomunikować, że jest koniec wojny, nie wchodząc teraz w szczegół, jaki ten koniec wojny byłby finalnie, terytorialnie na przykład, będzie potrzebny. I myślę, że ta mobilizacja ze strony Zachodu pod wpływem Stanów Zjednoczonych nastąpi, bo jeżeli też liderzy krajów nie tylko europejskich, ale powiem ogólnie zachodnich, nie zrozumieją tego, że jeżeli Rosji nie zada się strat militarnych na poziomie takim, żeby samodzielnie Rosja nie mogła ich odtworzyć co najmniej przez dekadę, to Rosja zgodnie z tym, co było powiedziane w Madrycie, dalej będzie państwem, które będzie niosło zagrożenie dla regionu, a dla regionu to również i dla świata, bo proszę trochę popatrzeć tak szerzej, że Rosja to jest również kosmos, że Rosja to jest również biegun północny, że Rosja to są surowce w końcu naturalne, więc to ma kilka wymiarów, o których należy pamiętać. Ale jakby jednak przy tym takim długim, rozszerzonym spojrzeniu na powyższe, uważam, że ten impas będzie możliwy do przełamania, jeżeli po prostu Zachód znowu, że tak powiem, obudzi się z taką dużą energią i wesprze Ukrainę. Natomiast w Ukrainie nastąpi takie pewne przewartościowanie i tam nie będziemy mieli komunikatów płynących, że są jakieś różnice pewnych ambicji między politykami a wojskowymi. To taka przestroga tutaj dla naszych rządzących, żeby tutaj nie popaść również w taką pewną kopię, że kto jest ważniejszy, czy wojskowy, czy człowiek w garniturze, to wtedy jest szansa, że ten rok 2024 może przynieść perspektywę zakończenia wojny. Dziękuję. Okej, dziękuję bardzo. Bardzo podobne pytanie, które też nas, cywilów, niepokoi. Wojna na Bliskim Wschodzie, Izrael, teraz się dzieją rzeczy w Jemenie. Czy jest to wojna, na którą możemy patrzeć jako na wojnę brutalną, ale daleką nas nie dotyczącą, czy też wojnę, która nas jakoś dotknie, a jeśli tak, to jak? No absolutnie nie możemy bagatelizować Bliskiego Wschodu, bo Bliski Wschód, może nie powiem czegoś oryginalnego, przepraszam, jest miejscem, gdzie ścierają się tak naprawdę interesy mocarstw światowych. Jeżeli na to nałożymy jeszcze ten taki wewnętrzny tam, że tak powiem, spór, który się toczył od jakiegoś dłuższego czasu i pewnie się toczy między Saudami a Persami, mówię w tej chwili o Iranie i o Arabii Saudyjskiej. I chciałbym, żeby w tym momencie nie zapominać o Turcji, która ma też swoje pewne ambicje. Proszę zwrócić uwagę, że Turcja chyba wykorzystała ten moment, że wszyscy są skupieni na tym, co się dzieje w strefie Gazy, na zachodnim brzegu Jordanu, na północy Libanu i wykonała uderzenia na z kolei północ Syrii, gdzie podejmuje walkę z ich zdaniem przez cały czas ugrupowań terrorystycznych, czyli Partii Pracy Kurdystanu. I czy to powinniśmy bagatelizować? Nie. Dlaczego? Dlatego, że tak po pierwsze, to tak jak powiedziałem, tam ścierają się też interesy między innymi Stanów Zjednoczonych i Rosji, która popiera część krajów i Chin. I jeżeli to zainteresowanie militarne, które ma konsekwencje gospodarcze, będzie duże po stronie tych państw wspierających nas, czyli patrzę na przykład tutaj w NATO,
Stanów Zjednoczonych, to się to będzie odbijało na nasze bezpieczeństwo, może nawet na realizację kontraktów, które mamy zawarte ze Stanami Zjednoczonymi. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę Morze Czerwone, które dzisiaj niestety stało się miejscem też niezwykle niebezpiecznym dla żeglugi tej handlowej i Houthi z Jemenu chcą wspierać swoich, jak nazywają ich, ich braci z Hamasu, wykonują uderzenia na statki handlowe, które nie mają żadnego związku, powiedzmy, tutaj z prowadzoną wojną, ale oni tak to postrzegają. Doprowadzi to do tego, że ta przeprawa przez kanał Suezki może być no, dzisiaj niebezpieczną i kłopotliwą. Czyli to się może przenieść na takie nawet nasze, wybaczcie, takie uproszczenie, że jeżeli nawet na OLX-ie ktoś tam zamówi jakieś dla siebie rzeczy, które wynalazł w internecie, gdzie dotychczas czas dotarcia był, powiedzmy, przy realizacji takiego zamówienia tydzień, niekiedy do dwóch, to może to być teraz do miesiąca. Ale w wymiarze szerszym gospodarczym ten kontakt między Azją a Europą może być, że tak powiem, zakłócony, co będzie wpływało na kwestie gospodarcze, więc tego konfliktu, tak jak powiedziałem, nie można bagatelizować. Pamiętajmy, że mamy tam taki niewielki kontyngent w Libanie, który został ustanowiony przez jeszcze pana Macierewicza, w moim przekonaniu w sposób taki trochę nieprzemyślany, ale to już nie chodzi o zagrożenie tych żołnierzy, tylko mandat, jaki oni pełnią. I myślę, że na przykład odpowiadający za nasze bezpieczeństwo, w tym pan prezydent, mniej powinien się zajmować jakimiś kwestiami, które są w kompetencji rządu, a ja gdybym był jego doradcą, to już bym mu sugerował, że powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która by dokonała takiej oceny szerokiej bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, bo mamy Rosję w Ukrainie, Chiny i Tajwan, dzisiaj Bliski Wschód i temu poświęcone powinny być właśnie dyskusje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak w takiej sytuacji powinniśmy jako kraj pod względem gospodarczym, pod względem zapewnienia bezpieczeństwa się przygotowywać, a tego nie widzę, nie obserwuję, niestety. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie, już bardziej bliższe nam. Wszyscy pamiętamy kampanię wyborczą, wszyscy pamiętamy to pisowskie kłamstwo pod tytułem Obrona na Wiśle. Różne analizy się pokazywały, ale to szczerze się przyznam, że nawet jako dosyć uważny obserwator nie mam jakiegoś takiego spójnego poglądu, na czym polegało to kłamstwo, więc gdyby pan generał nam dzisiaj w krótkich słowach powiedział, czemu to było propagandowe kłamstwo i jak mamy odpowiadać na tę niesławną obronę na Wiśle. Dziękuję za to pytanie, bo teraz jest taka niestety sytuacja, w której spoglądamy na to, co będzie przed nami i słusznie. PiS jest też i między innymi pan Błaszczak w takiej pewnej ofensywie, mówiąc o tym, że teraz obecnie rządzący podejmują jakieś takie decyzje, które będą niekorzystne, że nawet kłamią i tak dalej. Wszystko to się dzieje po to, żeby tego typu sytuacje, jak są obroną na Wiśle, krótko mówiąc, jakby żeby szybko społeczeństwo zapomniało. No zapomnieć tego nie można. Pierwsze, kłamstwo to polegało na tym, że pan minister Błaszczak wyjął taki jeden, że tak powiem, segment z dokumentu, który już, no nie chcę tego szeroko rozwijać, który nie powinien być absolutnie publikowany, on nie powinien być udostępniony nikomu spoza osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo państwa. Się okazuje, że dziennikarze tych ultraprawicowych mediów cytowali, kopiowali, udostępniali strony z tego dokumentu, wyjął taki pewien niewielki fragment. Jako ten, który uczestniczył w tych takich też pracach projektowych i programowania, chcę powiedzieć, że nigdy nie zakładano tego, że obrona Polski będzie odbywała się na rubieży Wisły. Były warianty dotyczące tego, jak będziemy się bronić do czasu wejścia sojuszniczych sił wzmocnienia.
jak te etapy operacji będą prowadzone, jak wspólnie z naszymi koalicjantami i sojusznikami z NATO będziemy prowadzić obronę Rzeczypospolitej. Natomiast chcę powiedzieć i tutaj powiedzieć panu Błaszczakowi między innymi, że rzecz nie polega na tym, jak on to sobie wyobraża, nie wiem, on się zatrzymał jeszcze na 1939 roku, gdzie uznano, że jeżeli wojska równomiernie rozmieścimy wzdłuż granic ówczesnej Rzeczypospolitej, to Polska będzie bezpieczna. Skończyło się to katastrofą. Myślę, że wszyscy doskonale to pamiętamy, że są takie pojęcia jak głębia operacyjna, że są takie pojęcia, które są typowe dla wojskowych, jak rubieże, pozycje obronne, że wprowadza się w błąd przeciwnika. I jeden z niewielu wariantów przewidywał, gdyby była przewaga tak znaczna ze strony Rosji, że należałoby stworzyć warunki takie, aby do czasu wejścia tych sojuszniczych sił wzmocnienia Rosja jednak nie opanowała całego terytorium Rzeczypospolitej, ale należało stworzyć takie warunki, żeby można było wykonać przeciwuderzenie i żeby ten konflikt odwrócić z korzyścią dla Polski, dla sojuszu. Także chcę powiedzieć, że nie było nigdzie w zamiarach, że jako pierwotny i zasadniczy element związany z tą obroną na Wiśle. Ale już skoro pan mnie o to zapytał, to ja bym wtedy, zresztą to publicznie zadawałem takie pytanie, nawet wykonałem taką infografikę, która z kolei odnosiła się do takiego ćwiczenia Zima 2020, takiego skandalicznego trochę ćwiczenia, którego celem między innymi było tak naprawdę detronizowanie ówczesnego szefa sztabu generalnego pana Andrzejczaka przez Błaszczaka, ministra. I to ćwiczenie z kolei, które było oparte już na założeniach dokumentów doktrynalnych opracowanych przez ówczesnego premiera i przez ówczesnego prezydenta i według dokumentów doktrynalnych przyjętych przez obu tych panów, chcę tylko to jakby uzupełnić tą swoją wypowiedź, że chodzi tutaj o braci Kaczyńskich i według scenariusza ćwiczenia, który zakładał, że siły zbrojne będą w trakcie tego ćwiczenia, bo to było ćwiczenie komputerowe, te siły zbrojne będą posiadały już sprzęt, którego fizycznie jeszcze nawet nie mieliśmy na wyposażeniu, czyli to były F-35, HIMARSy, to był nowoczesny sprzęt, między innymi systemy obrony powietrznej Patriot. I to ćwiczenie zakończyło się katastrofą po 5 dniach, gdzie właśnie Rosja pokonała nas. Wtedy co prawda to w nazewnictwie ćwiczenia nie pojawiło się słowo Rosja, bo to dla pewnego takiej poprawności używa się wtedy zamienników i to jest powszechnie stosowane, ale tak zwani czerwoni doszli do tej linii Wisły i niestety pokonali niebieskich, czyli nas. Czyli pan Błaszczak po pierwsze naruszył wszelkie standardy, jakie można sobie, że tak powiem, wyobrazić dotyczące zachowania tajemnicy państwowej, zachowania, że tak powiem, tej poprawności w relacji z sojusznikami, bo przekazanie tego dokumentu, który nawet został upubliczniony, tam jest jeden z takich zapisów, na który może pan Błaszczak nie zwrócił uwagi, bo on na niewielu rzeczach się zna, tak nawiasem mówiąc, i tam był zapis odnośnie wejścia SWW, tak? On może nie rozszyfrował, co to znaczy, ale to była kwestia, trzeba rozczytać, to są sojusznicze siły wzmocnienia, przepraszam, SSW. Więc on też, że tak powiem, udostępnił fragmenty informacji dotyczące tego, jakie były plany po stronie NATO. Skrytykował wtedy personalnie ówcześnie odpowiadających za bezpieczeństwo, że planowali takąż operację. Jeżeli to zestawimy z tym ćwiczeniem, o którym mówimy, to znaczy, że sam w zamian nic nie zaprojektował, nic nie przygotował, co byłoby alternatywą do tej jego tezy, że poprzednicy chcieli źle dla Polski, chcieli oddać wschodnią część kraju. Po prostu pan Błaszczak kłamał. Dziękuję. To właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem i serdecznie dziękuję panie generale za nią. Ostatnie krótkie pytanie.
11. Dywizja Kawalerii Pancernej, Brygada w Żaganiu po wycofaniu Leonardów. Jednostki kojarzone z panem, będące pańskim dziełem po 8 latach PiSu. Żal patrzeć, czy jest nadzieja? Czy, wie pan, jeżeli będziemy patrzeć na to bez takiego sentymentu osobistego, ja chcę przypomnieć, że byłem też dowódcą generalnym, czyli odpowiadającym za wszystkie rodzaje sił zbrojnych, więc dla mnie serce też krwawiło, kiedy widziałem, co się dzieje w marynarce wojennej. No, z rozpaczą patrzyłem na to, jak nie jest inwestowany, że tak powiem, potencjał w siły powietrzne, jak są degradowane wojska specjalne. No i wojska lądowe też niestety ten okres 8 lat nie mogą zaliczyć do prosperity, a wręcz odwrotnie. Ja ewentualnie chciałbym Państwa zaprosić, można to wyszukać na stronach internet, dzisiaj jest, że tak powiem, kopalnią wiedzy, na konwencji trzeciej drogi w Łowiczu, która się odbyła. Ja mówiłem o tym jeszcze wtedy jako kandydat do parlamentu, jak jeszcze niektórzy przewidywali, może kandydat do innych stanowisk, jak wyobrażam sobie i jak powinna być budowana zdolność, jeżeli chodzi o siły zbrojne. I nawiązując do 11 Dywizji, powiem w ten sposób. Jeżeli nie będzie zadbane o to, aby był równomierny rozwój wszystkich związków taktycznych, a więc 16 Dywizji, 18 Dywizji, 12 czy 11, tylko będziemy się skupiali na tych dwóch dywizjach tutaj na ścianie tej wschodniej czy północno-wschodniej, to niestety będzie to błąd, który popełniał PiS, mimo że ten błąd był przyjmowany szczególnie przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości jako taki, że tak powiem, wymiar troski o bezpieczeństwo naszego kraju, bo patrzmy, co się dzieje w Ukrainie. Są potrzebne odwody, są potrzebne kolejne jednostki wojskowe, które powinny luzować walczące jednostki bądź wykonywać kontrataki czy przeciwuderzenia, jeżeli to jest na szczeblu operacyjnym. I ja uważam, że istnieje możliwość taka i powinno się doprowadzić do tego, żeby te jednostki, które utraciły zdolność bojową, a utraciły poprzez działania pana Macierewicza i pana Błaszczaka pod względem kadrowym i sprzętowym, powinny być odtworzone i dotyczy to nie tylko 11, ale również i 12 Dywizji Zmechanizowanej. Jeżeli nie będzie taki przyjęty kierunek, to z pozycji tej swojej jako parlamentarzysty będę gdzieś tam naciskał jakieś żółte światło, będę się spotykał z panem ministrem Kosiniakiem, dzieląc się swoją wiedzą i z kolei wykorzystując platformę, jaką jest Senacka Komisja Obrony Narodowej. Będę chciał wywoływać dyskusję ekspertów, którzy faktycznie znają się na kwestii dotyczącej sztuki wojennej, bo sztuka wojenna to nie jest kwestia tylko wojska, ale również przygotowania państwa do obrony, tak aby równomiernie rozwijać potencjał wszystkich związków taktycznych, nie tylko wojsk lądowych, bo wtedy będziemy mogli mówić o tym, że wypełniamy artykuł 3 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, że każde państwo powinno posiadać, utrzymywać i rozwijać swój własny potencjał obronny. Bardzo dziękuję. Słuchać pana generała to jak zawsze była przyjemność. Oddaję głos do hosta. Dziękuję bardzo. Konwencja naszej audycji jest taka, o której pan wie, panie generale, także w tej chwili oddajemy głos słuchaczom, bo już są chętni do zadania pytań, więc kolejka będzie wyglądać następująco. Michał Harzyński, Marek i Krzysiu Bremar. Zapraszam, Michał. Dobry wieczór, panie generale. Słyszymy się? Dobry wieczór. Pierwsze pytanie o hipotetyczną, dotyczą możliwość powołania Armii Europejskiej, ale spojrzenie wojskowego. Politycy się dogadują, jak konsultują się z wojskowymi i co wojskowi mogą powiedzieć na koncepcję Armii Europejskiej, a drugie o siły ekspedycyjne, to znaczy jest taki nurt, aby
uruchomić kolejne kontyngenty zagraniczne sił europejskich. Pytanie, czy jesteśmy w stanie dzisiaj takich operacjach, takich misjach uczestniczyć i na ile powinna to być misja NATO, a na ile to mają być misje europejskie. Okej. Więc może zacznę od takiej sugestii. Drodzy Państwo, jakbyście spojrzeli na wykaz członków Sojuszu Północnoatlantyckiego i wykaz członkowskich państw Unii Europejskiej, to blisko 65%, a może już niedługo 75%, to są te same państwa. I to zostawię bez komentarza, ale nad tym się Państwo zastanówcie, więc takie mówienie o takim jakby oddzieleniu NATO od Unii Europejskiej przy takiej tej, że tak powiem, części wspólnej, to należy to poddać pod refleksję. Kiedyś jak będziecie Państwo zainteresowani na ten temat, chętnie podyskutuję. Armia Europejska. Jeżeli Pan pozwoli, to ja przedstawię swój punkt widzenia, jak rzecz wygląda. Więc moje zdanie jest takie, że jeżeli byśmy jednak poszli w kierunku takim, aby kilka obszarów wystandaryzować, co to znaczy? Gdyby i w NATO, i w Unii Europejskiej obowiązywał, że tak powiem, taki sam model organów dowodzenia i taki sam tryb postępowania podczas planowania operacji, czyli taki sam algorytm. Jeżeli byśmy mieli taki sam tryb dotyczący kwestii związanej ze szkoleniem, ja mam takie doświadczenie, kiedy przygotowaliśmy ćwiczenie Anaconda 2016, to blisko 6 miesięcy pracowaliśmy nad wypracowaniem takich algorytmów, żeby w jednym czasie mogła strzelać artyleria nabojowo i żeby lotnictwo mogło wykonywać uderzenia też amunicją bojową. Lotnictwo i artyleria z różnych krajów, bo mamy różne procedury, mamy różne pewne mechanizmy łącznie z normami, co, kto, w którym momencie. I to jest taki wyznacznik i wyzwanie, które ja od tego 2016 roku podnoszę, że to może być kłopot podczas prowadzenia już działań bojowych, jeżeli tak naprawdę żołnierze, mówiąc w dużym uproszczeniu, różnie będą, że tak powiem, rozumieli komendy albo będą oczekiwali, że tak powiem, komend różnie, że tak powiem, brzmiących, to może doprowadzić do kłopotu. I dlaczego o tym mówię? Bo gdyby takie standardy zostały, że tak powiem, wprowadzone, to wtedy nie byłoby potrzeby stworzenia jakiejś ekstra, że tak powiem, struktury Unii Europejskiej i takiej armii europejskiej, tylko byśmy mieli decyzję polityczną, która by mówiła o tym, że będziemy prowadzili operację, która wymaga na przykład przede wszystkim jednostek inżynieryjnych, bądź jednostek medycznych, bądź jednostek ogólnowojskowych, że potrzebny potencjał do tej operacji to jest na przykład potencjał dwóch brygad, trzech brygad, etc. I nastąpiłaby taka afiliacja potencjału, kto wysyła ile batalionów, kto daje jakie dowództwa i to byłby stworzony taki zespół zadaniowy, komponent, który mógłby wykonać takie zadanie. Mamy dowództwo korpusu w Strasburgu, które dzisiaj mogłoby być tym elementem, który by, mówiąc tak kolokwialnie, spinał ten potencjał taktyczny i uważam, że tutaj ten potencjał byłby możliwy i moglibyśmy o nim mówić, że to jest, że tak powiem, potencjał Unii Europejskiej do wykonania określonego zadania. Drodzy Państwo, chciałbym przywołać taki temat, który może nie dla wszystkich jest znany. To są grupy bojowe Unii Europejskiej. One od dłuższego czasu były tworzone. Polska uczestniczyła w trzech takich sesjach, gdzie byliśmy państwem wiodącym. Ja uczestniczyłem w dwóch takich projektach tworzenia takich grup bojowych. One nigdy nie zostały, że tak powiem, aktywowane w sposób taki, jak było to przewidziane i może i dobrze, tak? Ale proszę mi wierzyć, że koszt, jaki był ponoszony, bo tam było wszystko budowane od nowa. Tam były pisane nowe procedury, tam były pisane nowe zasady użycia broni, etc. i tak dalej. Czyli
czyli tak by tworzyć zupełnie coś od początku. Dlatego to wtedy mnie też skłoniło do takiej refleksji, że gdybyśmy tego typu procedury mieli stałe, ktoś jak powie, że to jest niemożliwe, no nie, panie generale, każdy ma swoje, to ja wtedy przywołuję dwa takie przykłady, bardzo może proste, ktoś by powiedział trywialne, ale krótko mówiąc, przepisy ruchu drogowego, no może za wyjątkiem tego, że jakbyśmy przez kanał La Manche przejechali do Wielkiej Brytanii, to trzeba pamiętać, że tam jest ruch lewostronny, ale jednak jakby nie było, to po Europie, no już, no nie chcę może mówić, że od Uralu, bo tam jest niebezpiecznie i nikogo do tego nie zapraszam, ale od Polski aż po Pireneje można jeździć, rozumiejąc, jakie są zasady, że tak powiem, poruszania się po drogach. I drugi, taki bardziej praktyczny, słuchajcie, no każdy z nas ma telefony. Niektórzy mają telefony chińskie, czy to są Samsungi, czy tam LG koreańskie, czy iPhony. I one są ze sobą, że tak powiem, koherentne, tak? Czyli zostały ustanowione pewne procedury i pewne standardy, które powodują, że produkt różnych, mówiąc wprost, krajów się słyszy i widzi. Więc myślę, że tutaj przy odrobinie tej woli takiej można byłoby stworzyć właśnie takie standardy i takie procedury, które by pozwoliły posiadać potencjał, który mógłby być wykorzystywany przez Unię Europejską, gdzie dzisiaj, tak powiedziałem, mamy to dowództwo w Strasburgu. Siły ekspedycyjne. Znaczy, pamiętajmy o tym, że Sojusz Północnoatlantycki w swoim założeniu ma taki obszar oddziaływania wyznaczony nawet geograficznie, ale to się może mocno zmieniać. No i jest ten artykuł 5, który mówi o tym, że państwa będą się wspierać w przypadku zagrożenia i powinniśmy posiadać takie zdolności, które by pozwalały nam na to, że jeżeli będzie sytuacja taka, iż będziemy musieli wykonywać zadania nie tylko na terenie Rzeczypospolitej, to powinniśmy takie zdolności posiadać. Ale tutaj znowu powiem w ten sposób, że byłbym za tym, żeby podnieść taki poziom wymagalności w stosunku do siebie w zakresie budowania struktur i budowania zdolności, żeby nie wyodrębniać, że tak powiem, jakoś w sposób szczególny, że to są siły ekspedycyjne, a to są siły na miejscu, tylko adekwatnie do zadań powinniśmy móc dedykować takie siły z tych, które posiadamy. Czy to byłyby siły lotnicze, czy to byłyby siły pododdziałów lekkich, tak jak dzisiaj 25. na przykład Brygada 6, czy pododdziały zmotoryzowane, czy nawet czołgów, jeżeli jest taka potrzeba. Na terenie krajów bałtyckich są również nasze pododdziały czołgów, które w ramach grup bojowych NATO wykonują swoje zadania. Ale co tutaj chcę powiedzieć mocno i z całą stanowczością, każde nasze zaangażowanie w takie działania ekspedycyjne powinny być nacechowane nadrzędnym naszym interesem. To nie chodzi o kwestię jakiegoś stawiania takich warunków, ale powinniśmy być asertywni i powinniśmy o tym jednoznacznie mówić, że okej, my możemy pomóc w jakiejś operacji o charakterze takiej tej ekspedycyjnej, ale ona nie zawsze musi być bojowa, ona może być o charakterze rozjemczym, o charakterze humanitarnym, etc. Ale zawsze wtedy powinniśmy mówić o tym, że okej, my wysyłamy siły, ale patrz w Sojuszu Północnoatlantyckim i w tym czasie rekompensuj na przykład nasz potencjał tutaj i zabezpieczając nas w określony sposób, czy to wysyłając siły, czy dedykując w określonym systemie dyżurowania, tak żeby zawsze był zadbany interes naszego bezpieczeństwa. Dziękuję. Nie wiem, czy pytający. Tak, dziękuję bardzo. Michał, jesteś usatysfakcjonowany, rozumiem, tak? Możemy przejść do kolejnego słuchacza. Michał chyba nas nie słyszy. Dobrze, więc Marku, zapraszam. Dobry wieczór, panie generale, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Panie generale, ja mam takie pytanie, to znaczy może zacznę od tego, że powiedział pan, że bacznie musimy obserwować to, co dzieje się na Ukrainie i wyciągać wnioski. Jest to logiczne, tak? Powinniśmy uczyć się i ewentualnie planować rozbudowę armii i systemów, jakie armia powinna mieć, co widać, że chyba ten poprzedni rząd nie za bardzo
to obserwował i właśnie tak jak pan wspomniał tutaj o Ukrainie, nastąpił jakiś konflikt między spojrzeniem politycznym a wojskowym, bo nie podejrzewam wojskowych o takie jakieś błędy. Ale obserwując ten konflikt, ja tak obserwuję, że bardzo ważną rzeczą oprócz uzbrojenia, tak, są odwody i rezerwy. O odwodach pan tu już wspomniał, czyli o rozwoju dywizji, żeby nie skupiać się tylko na dwóch, ale rozwijać wszystkie. Ale no ludzie właśnie są wykluczeni z walki z tego, że albo no giną, albo zostają ciężko ranni i tak dalej, więc chodzi mi o te rezerwy. Jakby pan widział ewentualnie jakiś sposób, bo kiedyś była to zasadnicza służba wojskowa, obowiązkowa, żeby ludzi ewentualnie w jakimś tam zakresie przygotowywać do obowiązku obrony ojczyzny. No dzisiaj wiadomo, że pewnie to się tak nie sprawdzi, ale czy jakiś system takiego przeszkolenia dla przyszłych rezerw wojskowych pan by widział, w jaki to sposób, bo czy będzie to powiedzmy jakaś armia 100 czy 150 tysięczna zawodowa, no ale na Ukrainie widzimy, że borykają się z problemem tych rezerw i powoływania i szkolenia. Dziękuję bardzo. No oczywiście tutaj mógłbym jakby to pytanie uzupełnić o takie stwierdzenie, które niejednokrotnie gdzieś tam w przestrzeni publicznej funkcjonuje, że to rezerwy wygrywają wojny. I o tym się często mówi, więc tak, powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje w Ukrainie i to, co dzisiaj obserwujemy, te kwestie tych dylematów, czy powszechna mobilizacja po stronie ukraińskiej, jak ściągnąć tych, którzy wyjechali za granicę, etc. Więc oczywiście w sytuacji takiej, kiedy nie mamy tej armii z tego poboru powszechnego, powinniśmy się głęboko zastanowić, jak doprowadzić do sytuacji takiej, żeby posiadać zdolność do rozwinięcia sił zbrojnych, jeżeli będzie taka potrzeba. I tak, po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę na rzecz następującą. Teraz to, co powiem, nie jest poparte żadną analizą taką rzetelną, bo niestety dostęp do tych informacji przez ostatnie 8 lat był szczelnie chroniony, a wszelkie pytanie zawsze było odbijane, że to jest niejawne, mimo że później tam na przykład pan Błaszczak mówił, ile to wojska ma pod bronią, cokolwiek to oznacza. A o co chodzi? Proszę zwrócić uwagę, jakie ilości żołnierzy odchodzą w ostatnich latach, na przykład w ubiegłym roku, to jest kilkanaście tysięcy żołnierzy. I zadałbym pytanie, na przykład Brysiowi, który odpowiada za te punkty rekrutacji, czy tak naprawdę wszyscy ci żołnierze mają już nałożone, krótko mówiąc, świadczenia mobilizacyjne. A wiem, że nie, bo ja na przykład należę do takich żołnierzy, odszedłem z armii od 2017 roku, nie mam nałożonego świadczenia mobilizacyjnego, uznano, że się może nie nadaje. Ja już nawet w tym lokalnym, takim po staremu WKU mówiłem, że mogę nawet jako szeregowy służyć, tylko żeby mi pozwolili i nadali takie świadczenie. Powtórę, do mnie napływały takie komunikaty, zwracali się do mnie ludzie, co mają, że tak powiem, robić, bo otrzymywali, że tak powiem, przydziały mobilizacyjne, które były absolutnie jakby oderwane od ich specjalności wojskowych. Więc tutaj w tym zakresie nie zostało zrobione nic, a wręcz został ten system w mojej ocenie kompletnie rozregulowany, czyli zagospodarowanie już tych rezerw, które są wyszkolone. To jest po pierwsze. Ale to nie byłoby rozwiązanie takie docelowe, bo tak jak wcześniej już mówiliśmy, społeczeństwo się starzeje, no biologia jest nieubłagana. Jestem za tym, że należałoby prowadzić takie szkolenia, które by przygotowywały ludzi po krótkim takim przeszkoleniu do tego, żeby mogli być rezerwistami. Oczywiście w pewien sposób rządzący znaleźli rozwiązanie, tak jak na przykład ta dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która niestety jest swoistą taką patologią, która dzisiaj jest w wojsku. Ale to jest zupełnie odmienny temat. Natomiast za 2022 rok, kiedy zadałem takie pytanie
jaki jest, że tak powiem, procent wykorzystania tych żołnierzy, którzy wcześniej się zgłosili. Wtedy zgłosiło się chyba 14 albo 16 tysięcy do tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i tam się okazało, że do przysięgi nie przystąpiło blisko 30%, a dalszą służbę zadeklarowało w ramach szkoleń specjalistycznych zaledwie 40% tych, którzy się zgłosili. Czyli świadczy to o tym, że siły zbrojne nie są w stanie dzisiaj, mam nadzieję, że to się będzie zmieniało przy nowym ministrze, zaoferować tak atrakcyjnej formy, że tak powiem, tego szkolenia, które spowoduje, że ci ludzie będą chcieli stać się rezerwą. Halo, panie generale, nie słyszę. Słyszymy się już teraz? Halo? Tak, teraz tak, bardzo dobrze. Więc ta rezerwa czynna czy pasywna powinna być na pewno, że tak powiem, budowana, ale nie w ten sposób, jak to dzisiaj się dzieje. Jest wiele błędów takich organizacyjnych, które powodują, że ta służba nie do końca staje się atrakcyjną. Ilość odejść o tym świadczy. Ale jeżeli chodzi o przeszkolenia też osób, które na przykład są dzisiaj w ramach tak zwanej Legii Akademickiej, uważam, że to jest dobry kierunek, ale znowu realizacja jest taka trochę jakby z poprzedniej epoki. Jak się rozmawia ze studentami, jak się patrzy na tę formę zajęć, które się nie zmieniły od kilkunastu lat, w sensie nie tego, co jest przyszłością, no to powoduje, że te zajęcia nie są do końca atrakcyjnymi. Natomiast ja bym chciał tutaj, może ktoś potraktować, że to jest ucieczka od odpowiedzi, ale chciałbym nawiązać do tego, co mówiłem wcześniej. Drodzy Państwo, o bezpieczeństwie naszego kraju nie będą tylko i wyłącznie decydowali żołnierze, którzy w przyszłości mogą być powoływani, bo żeby funkcjonowało państwo, to są potrzebne wszystkie grupy zawodowe. I jeżeli będziemy budowali świadomość tego, że aby być włączonym do spraw związanych z bezpieczeństwem w perspektywie nie trzeba munduru zakładać i może być dla ciebie, dla nas miejsce w tym systemie, to może byśmy trochę odczarowali też takie przeświadczenie, że no, ludzie też, ci, którzy są niezainteresowani służbą wojskową, to odchodzą od tych kwestii bezpieczeństwa i nie chcą uczestniczyć w takiej dyskusji, w takim zaangażowaniu i w takim szkoleniu. Dlatego budowanie tej świadomości społecznej i edukacja w tym zakresie uważam, że też jest zresztą jednym z postulatów, które przedstawiałem podczas kampanii wyborczej ugrupowania Polski 2050. Pamiętajmy też o tym potencjale, który drzemie ogromny w tych szkołach średnich, gdzie mamy klasy mundurowe. Uważam, że te osoby były przedmiotowo wykorzystywane tylko i wyłącznie jako tło do wystąpień polityków. Natomiast tych młodych ludzi należy bezwzględnie zagospodarować i stworzyć im warunki do tego, aby na trwałe związali się z wojskiem. Ale to nie znaczy na trwałe, że muszą zostać żołnierzami. Tylko właśnie, żeby byli tą częścią społeczeństwa, która przeszła to podstawowe szkolenie. Muszę powiedzieć, że ta młodzież jest bardzo, że tak powiem, zaangażowana i oni chcą. Jeżeli by się im stworzyło warunki, to oni mogliby być, że tak powiem, też częścią rezerw, o które na pewno każdy polityk dbający czy troszczący się o bezpieczeństwo będzie zabiegał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek, czy ty jeszcze chcesz o coś dopytać, bo jeszcze masz łapkę podniesioną? Ja tylko ewentualnie jeszcze o te żołnierzy WOT-u bym zapytał pana generała, jak on to widzi i tak dalej. Znaczy, no krótko, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej byli, są i będą potrzebni. Mówienie o tym, że WOT się zaczął w 2015-16 roku jest po prostu kłamstwem, bo mieliśmy kilkanaście tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, tylko to byli rezerwiści, ale oni nie odpowiadali, że tak powiem, jako ich profil polityczny nie odpowiadał panu Macierewiczowi i zrezygnował z powyższego. Natomiast dzisiaj taka najprostsza i pierwsza decyzja, która powinna być podjęta, to
aby, krótko mówiąc, Wojska Obrony Terytorialnej stały się częścią sił zbrojnych. To nie może być formacja bezpośrednio podległa pod ministra, bo minister nie jest od dowodzenia wojskami, tylko od kierowania resortem obrony narodowej. I uważam, że Wojskom Obrony Terytorialnej powinno się przydzielić szereg zadań o charakterze operacyjnym, które by spowodowały, że byłyby takim naprawdę mocnym uzupełnieniem wojsk operacyjnych. Na ten temat mógłbym mówić długo i szeroko i bym ewentualnie zachęcał, żeby kiedyś może taką dyskusję pod tytułem Wojska Obrony Terytorialnej wywołać. Dziękuję. No właśnie bym też chciał takiego, ale dziękuję bardzo, satysfakcja. Dziękuję bardzo. Andrzej, potem Tomek i potem Adrian i panowie będziecie kończyć. Czyli kolejka jeszcze raz, Andrzej, Tomek i Adrian. Zapraszam, Andrzej. Dobry wieczór wszystkim, słychać mnie? Ja pana słyszę. Tak, bardzo dobrze. Nie pytam się, bo ja akurat jestem do Davos, tam do Dudy w Szwajcarii, czyli jestem w pociągu, może mnie nie słychać. Mam takie pytanie, bo nie było mi chwilę na Twitterze i mam tylko na audycji, panie generale, i takie może powtórzę, może powielę pytanie, tylko po prostu wcześniej mi nie było. Wie pan, ja jestem z tego rocznika, kiedy ja kończyłem służbę wojskową, to był taki czas transformacji w Polsce, że był taki pora, była tak do wyboru. Wychodzisz z wojska, jesteś bezrobotnym, albo zostajesz na terminowym, dostajesz pieniądze. Ja wybrałem tą drugą opcję, czyli byłem jakiś czas żołnierzem terminowym i czy nie jest, czy nie wiem, może to było takie pytanie, ale czy nie uważa pan, że służba wojskowa obowiązkowa, czyli walimy te 18 miesięcy, i później zachęcamy czymś do służenia w armii, nie jest lepsze od tego, że walimy plakaty, wstąp do wojska, damy się fajne, duże pieniądze, będzie służył Polsce, bo według mnie lepiej jest pierwszy odsłużyć swoje normalną służbę wojskową, nabyć tego doświadczenia i później dopiero brać ludzi do wojska, aniżeli walić, dawać pieniądze i kto z ulicy przyjdzie, ten co będzie żołnierzem. No, takie pytanka moje. Okej, więc ona ma takie dwa wymiary. Nie wiem, czy kolega, pozwolę sobie tak powiedzieć, analizował to, że zasadnicza służba wojskowa w wymiarze takim powszechnym jest dużo droższa od utrzymywania mniejszych, ale jednostek zawodowych pod względem takim ekonomicznym. I to trzeba mieć na uwadze. Natomiast no, w pełni się zgadzam, że ten dzisiaj czynnik, no bo zresztą niepokoi mnie to, bo może nie teraz, ale jeszcze chyba dwa tygodnie temu na budynku Ministerstwa Obrony Narodowej dalej wisi ten baner, który mówi, że wstąp do wojska i dostaniesz 5 000 zł w dużym uproszczeniu. I to stało się, uważam, demoralizujące, bo część ludzi, będę taki brutalny, no ktoś, kto jest z podstawowym wykształceniem, nie chciał się uczyć, próbował może popracować na budowie, może w jakimś innym miejscu. No i przeczyta taki baner, mając na uwadze, że jeszcze jest przed 26 rokiem życia, no to idzie do jednostki wojskowej i mówi, okej, ja chcę tutaj służyć. Z drugiej strony to ta presja pana ministra na dowódców, żeby te słupki tych ludzi w wojsku pozwalały mu meldować, jak to dziesiątkami tysięcy zwiększa się armia i ma tych żołnierzy pod bronią, więc przyjmuje się jeszcze, mam nadzieję, że to zatrzymamy, każdych, kto się zgłosi, dziewczynę, chłopaka, bez względu na naprawdę na ich stan zdrowia, bo są przypadki żenujące żołnierza bez nogi, człowieka z padaczką i mógłbym tu wymieniać wiele takich różnych kuriozalnych sytuacji, żeby tylko przyjąć, żeby oni byli. Więc tutaj to takie otwarcie wojska dla wszystkich, które jest zapisane w tej ustawie o powszechnym obowiązku i ta presja, powtórzę po raz kolejny, ministra, żeby ta ilość odpowiadała jego deklaracjom politycznym, doprowadziła, że dzisiaj w wojsku służy wielu ludzi, którzy no, nie powinni służyć nawet ze względu na ich stan zdrowia. Natomiast ta dyskusja, która, ta propozycja, która została przedstawiona, że może te 18 miesięcy odsłuszmy, a później zobaczymy, co dalej, to mimo, że ja nie byłbym za wprowadzeniem takiego rozwiązania tu i teraz,
to ja uważam, że warto poświęcić może nie jedno seminarium, nie jedną dyskusję, żeby nad tym się zastanowić i żeby dokonać takiej analizy, co jest bardziej efektywne, jeżeli chodzi o, krótko mówiąc, przygotowywanie tych rezerw, bo co prawda przed chwilą opisałem, jak ja bym to widział, ale takie głosy jak tutaj kolegi Andrzeja bym nie bagatelizował i uważał, że należy to przedyskutować. Tylko pamiętajmy jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej, że pobór powszechny jest drogi, bo każdego takiego żołnierza, który przychodzi, należy wyekwipować, zaopatrzyć, przeprowadzić mu cykl takich szkoleń, które będą powodowały, że po tych 18 miesiącach on będzie specjalistą, on będzie w składzie pododdziału gotowy do wykonywania zadań. Natomiast na końcu, jaka będzie, powiedzmy, jego deklaracja, to byśmy zobaczyli. I myślę, że taki głos powinien przebrzmiewać. Chociaż ja od razu chcę powiedzieć, że to, co wcześniej mówiłem, a tutaj może kolega tego nie słyszał, jadąc w pociągu, że powinniśmy jednak iść w kierunku takim, żeby nie zestawiać liczbowo potencjału na przykład Rosji z nami i powinniśmy iść w kierunku takich zdolności, które powinny posiadać siły zbrojne, które będą przede wszystkim dominowały jakością nad naszym potencjalnym agresorem, a nie nad ilością żołnierzy. Więc ten poprzedni, tutaj panu Markowi odpowiadałem na temat kwestii tej związanej z tymi rezerwami i tak dalej, koresponduje tutaj z pytaniem kolegi Andrzeja, ale na chwilę obecną ja bym jednak był za utrzymaniem tej armii zawodowej i szukaniem takich form szkolenia i przygotowywania rezerw, pamiętając o zagospodarowaniu tych, którzy zakończyli służbę wojskową, a niestety nie są wykorzystywani do służby. Także życzę, że tak powiem, owocnego pobytu w Davos. Myślę, że też będzie się tam dużo ciekawego działo. Dziękuję bardzo. Tomek, zapraszam. Ja mam dwa pytania, więc nie wiem, czy jedno, czy dwa. Dawaj dwa. Mam jeszcze troszeczkę coś. Jedno pytanie cywila, bo mnóstwo się mówi o wojnach, science fiction, super technologii, a tak naprawdę to, co widzimy na Ukrainie, to jest, no, mówiąc brutalnie, maszynka do mięsa w stylu I wojny światowej. Czy przypadkiem nie dotarliśmy do takiego punktu, że technologia blokuje postępy? A drugie o Trumpa. Bać się czy nie bać? I tyle. Dziękuję bardzo. Znaczy, to może od drugiego pytania zacznę i też odpowiem bardzo krótko. Bać się i to bardzo, bo nawet jeżeli z tych jego deklaracji, tych buńczucznych, tylko część została zmaterializowana, to dla nas, dla Europy, a dla Polski niekoniecznie by to dobrze wróżyło. Chociaż rzeczywiście ktoś powie, no panie generale, ale relacje polskiego rządu z Trumpem były rewelacyjne, tylko jakbym chciał to spuentować takim tym obrazkiem, że to i tak było w konwencji takiej, że Trump siedział, a prezydent stał u stolika. Więc taką relację Trump zbudował między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a naszym politykom to odpowiadało, że byli tymi stojącymi, się cieszyli z tego poklepywania i tak rzeczy wyglądają. Trumpa się należy bać, to nie będzie drobny prognostyk. Super technologia i pierwsza wojna. No, ja bym tutaj trochę przestrzegał przed takim jakby bezpośrednim przełożeniem. Faktycznie front się zatrzymał, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym, że nie ma takiego postępu, jak oczekiwaliśmy, jak pierwotnie tam w obwodzie charkowskim, w Chersoniu Ukraińcy mieli sukcesy, odzyskiwali terytorium i z optymizmem patrzyliśmy, że to może będzie ciąg dalszy, że może dojdą do Morza Azowskiego, że Krym, że Donbas i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te technologie, to tak naprawdę one w dużej części doprowadziły do tego, że ten impas dzisiaj ma miejsce. W przestrzeni powietrznej
w Ukrainie dzisiaj jest tak dużo systemów bezzałogowych, że niektórzy nawet mają wątpliwość, czy nad tym już jest jakieś panowanie. Na początku, dlaczego między innymi Ukraina uzyskiwała takie sukcesy? Bo Rosjanie nie zwracali na to kompletnie uwagi i te wykonanie uderzeń nawet przez drony, które były swoistymi takimi w manufakturze przygotowanymi systemami uderzeniowymi, to nie były ani Shadowsy, ani MQ-9 i tak dalej, tylko to były komercyjne drony wyposażone w granat moździerzowy albo jakieś inne. Pamiętajmy też o rzeczy takiej, że na froncie pojawiły się systemy takie jak HIMARS czy amunicja typu Excalibur. No po drugiej stronie też trzeba byłoby pamiętać i nawet o tych kinżałach rosyjskich czy rakietach Kalibr, które mogą na blisko 3000 km się przemieszczać i wykonywać uderzenia na nie tylko wojska, ale nawet infrastrukturę krytyczną. Czyli ta nowa technologia też, że tak powiem, wpłynęła na to, co się dzieje podczas tej wojny, a że obie strony takimi technologiami, że tak powiem, dysponują, to doprowadziły do tego impasu, który jest. Może komentarzem do tego tematu byłaby wypowiedź, a raczej wywiad, którego udzielił generał Załużny, który mówił o tym, że jest potrzebny jakiś pomysł czy wynalazek typu nawet jak w przeszłości wynaleziono proch, żeby zmienić tutaj te proporcje tej wojny, która się toczyła, gdzie on myślał, że jeżeli Rosja straci 150 tysięcy żołnierzy, to w jakiś tam sposób to wpłynie na społeczeństwo i Rosja się wycofa, się okazuje, że pomylił się tutaj w tych ocenach, krótko mówiąc, polityków rosyjskich. Także myślę, że bym nie bagatelizował znaczenia nowej technologii, a uważam, że wręcz ona się będzie rozwijała i ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiego jakby porównania, że ta wojna potwierdza to, że najważniejsze są takie typowe, kinetyczne systemy walki, jak czołgi, jak artyleria, bo nawet ta artyleria, tak jak powiedziałem, już jest wyposażona w inteligentną amunicję i to będzie się rozwijało i przyszłość, myślę, że jednak będzie należała do konfliktów, które będą rozgrywane z jednej strony w wymiarze, może Państwa zaskoczę, ale w wymiarze przestrzeni kosmicznej, przestrzeni cyberprzestrzeni, czyli szeroko rozumianej tej sztucznej inteligencji, a te działania o charakterze takim, które nawet obserwujemy, będą nasycone dużą ilością robotów. Więc to, co ja mówię, może brzmi jak science fiction, ale uważam, że to jest perspektywa najbliższych dekad i w tym kierunku to będzie się rozwijało i tego procesu nie zatrzymamy. Dziękuję bardzo. Adrian? Panie generale, ale ja mam jeszcze takie krótkie pytanie odnośnie obrony cywilnej, bo specjaliści podnoszą, że ta ustawa o obronie ojczyzny praktycznie zlikwidowała nam obronę cywilną. Czy mamy na to jakiś pomysł, żeby to powrócić, bo widać po Ukrainie, że to jest kluczowy element prowadzenia konfliktu zbrojnego? Znaczy tak, prawdą jest, dziękuję za to pytanie, prawdą jest, że ta ustawa z marca ubiegłego roku jakby przeniosła w nicość obronę cywilną, która tak czy inaczej była niedoszacowana i była takim obszarem, który wymagał przeanalizowania. I tutaj chcę Państwu przypomnieć, że obrona cywilna ówcześnie to była alternatywa dla zasadniczej służby wojskowej, że ci, którzy nie chcieli pójść do wojska, mogli odbywać tą służbę w ramach obrony cywilnej i tak, takie skopiowanie jeden do jednego tej obrony cywilnej, która była w założeniach opisana jeszcze w tej ustawie o powszechnym obowiązku obrony, to się po prostu nie da. Natomiast te założenia, które mówią, że tą obronę cywilną tworzy się również i w podmiotach gospodarczych, w zakładach pracy czy
na szczeblach tej administracji rządowej lokalnej, to uważam, że to jest uzasadnione. Trzeba byłoby tylko wprowadzić element związany z tym, kto do takiej służby mógłby aplikować. Natomiast, że ona jest potrzebną, absolutnie tak, bo patrzmy na to właśnie, co się dzieje w Ukrainie. Wojska te operacyjne prowadzą działania w tej linii styczności z Rosją, natomiast oddziaływanie jest na cały kraj i żeby zapewnić żywotność, bezpieczeństwo dla społeczeństwa, to takie siły są potrzebne. Samodzielnie pogotowie, mówiąc w uproszczeniu, straż pożarna tego nie do końca, że tak powiem, jest w stanie zabezpieczyć, więc takie formacje uważam, że powinny być tworzone. Były podejmowane próby przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowane przez pana Kamińskiego, ale one nie zostały, że tak powiem, jakby rozwinięte. Myślę, że obecne kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Leśniakiewicz Wiesław, będzie się tym zajmował, bo już na ten temat z nim tak wstępnie, znaczy nie rozmawiałem w sensie tego tematu, tylko rozmawialiśmy o tym, że się spotkamy i będziemy dyskutować o ewentualnej współpracy między parlamentem, senatem, a jego tym obszarem odpowiedzialności. I ten temat uważam, że nie powinien być bagatelizowany, a wręcz odwrotnie, powinien być tematem, który powinien być jednym z głównych, jeżeli chodzi o polityków, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, panowie, mamy 9 minut, a 3 mówców, więc bardzo proszę o turbo krótkie pytania pana generała o w miarę zwięzłe odpowiedzi. Więc i to będą 3 ostatnie głosy i naprawdę bardzo proszę o zwięzłość. Michał, Andrzej i Marek. Michał, zapraszam. Dobry wieczór. Pytanie o rolę armii w zwalczaniu dezinformacji. Czy to ma być zadanie tylko służb specjalnych, mediów, świata nauki, czy też także armii? Armia w tym powinna uczestniczyć. Mamy swoje to dowództwo, które zostało utworzone, tych cyber żołnierzy. Natomiast uważam, że powinna być wspólna strategia wypracowana na szczeblu państwa i powinna być koherentność między tymi podmiotami, które pan wymienił. Dziękuję bardzo. No to się nazywa zwięzłość. Andrzej, zapraszam. Andrzej, słyszymy się? Andrzej w pociągu, więc może zasięg stracił. No to Marku, zapraszam. Czyli ja zostałem na dobrej pozycji ustawiony, bo mam dużo czasu. Śmieję się, przepraszam. Panie generale, to co pan wspomniał, że nie musimy tak dużo mieć żołnierzy, no to pewnie wynika z tego, że mam nadzieję, że nasi dowódcy nie mają takich planów typu rozpoznanie bojem, tak, lub atak przez pole minowe. Ale mam inne pytanie. Chodzi mi króciutko o jakiś komentarz odnośnie tych rakiet wlatujących w naszą przestrzeń powietrzną. I tu, jak pan to widzi ze strony Rosji i ewentualnie ze strony naszych sił zbrojnych? Nie pytam pana o ten konflikt, jaki powstał między wojskiem, generałami, a politykami, bo to byłoby pewnie niewygodne dla pana pytanie, tylko tak technicznie. Dziękuję. Jasne. Więc tak, ten ostatni przypadek i ten tragiczny w Przewodowie, myślę, ja oceniam, że to jest konsekwencja tego, że są prowadzone te działania na terenie Ukrainy. I to były zdarzenia o charakterze incydentalnym, niezamierzonym i one powinny być brane pod uwagę jako zagrożenie, które może, krótko mówiąc, być stworzone dla mieszkańców, którzy mieszkają, mieszkańców, którzy są w terenach przygranicznych i tutaj o ich bezpieczeństwo powinniśmy zadbać. O tym za chwilę jeszcze powiem. Natomiast ta rakieta pod Bydgoszczą, to jednak ja bym przyjął takie założenie, że nie była przypadkową, bo tego absolutnie wykluczyć nie możemy. To nie jest pewne, co mówię, ale tego, przepraszam, wykluczyć nie możemy. I w ten sposób Rosja, jeżeli to było zamierzone, no tak naprawdę dokonała sprawdzenia, weryfikacji, jaki jest nasz z jednej strony system obrony powietrznej, jak w takich sytuacjach zachowują się organy państwa, kiedy jest naruszona przestrzeń
powietrzne naszego kraju i to na taką głębokość. I z tego powinny być wyciągnięte wnioski. Dzisiaj mamy takie komunikaty jeden po drugim, że wtedy, kiedy startują te Tu-95 bombowce strategiczne, nasze lotnictwo jest podrywane i tak dalej. No okej, okay, przyjęto taką formę komunikowania społeczeństwa. Nie jest ona najgorsza, na pewno jest lepsza niż ta poprzednia. Natomiast na pewno wymaga dyskusji i rozwiązań o charakterze systemowym. Kwestia reagowania na takie incydenty, jeżeli do tego jeszcze byśmy dołożyli te śmigłowce białoruskie, to tutaj mamy taki komplet. Ja taki wpis zamieściłem na ówczesnym Twitterze, że wymaga to dyskusji. Tam moi adwersarzy powiedzieli, że no, nawet wskazali, jakobym się nie znał, że przecież jest ustawa o obronie granicy i tam jest wszystko rozpisane. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Ta ustawa jest dobrą. Ona mówi o tym, jak należy się zachować, kiedy wleci statek powietrzny, jak wleci rakieta, jak wleci system bezzałogowy, tylko opis później pewnej procedury, który tam wskazuje, że kto podejmuje decyzję i tak dalej, w wymiarze czasowym jest taki, że taka rakieta, która teraz wleciała i wyleciała z naszej przestrzeni powietrznej, ona taki manewr mogłaby zrobić jeszcze może z jeden, zanim by została podjęta decyzja o uruchomieniu adekwatnych środków i podjęcia, że tak powiem, działania. Tak od razu odpowiem, może niepytany, że w czasie pokoju nie można strzelać do wszystkiego, co wleci w polską przestrzeń powietrzną, bo tak prawo dzisiaj nie stanowi. Natomiast uważam, że dzisiaj zadania, które wykonują żołnierze, szczególnie sił powietrznych, lotnicy, którzy byliby w przestrzeni powietrznej i mieliby podjąć decyzję, to czy to w przypadku samolotu, czy to w przypadku rakiety, to te zapisy są mało precyzyjne i mogą postawić ich w sytuacji kłopotliwej nawet pod względem prawnym, czy właściwie, że tak powiem, zadziałali używając na przykład broni, bo stwierdzenie, że cel został rozpoznany albo że powzięto informację, że na pokładzie samolotu nie ma na przykład tam osób postronnych, to dla polityka czy dla legislatora, który napisał tą ustawę, jest jakimś wypełnieniem swojego obowiązku. Natomiast ktoś, kto nie był w powietrzu i nie wie, co tam się dzieje i jakie są wtedy emocje, to nie rozumie, że tak powiem, może mojego postulatu, że tego typu procedury powinny być jednak dopracowane. Mówię tutaj o procedurach takich sensu stricto operacyjnych. Na linii wykrycie takiego obiektu, a aktywowanie środka, które miałby na przykład no, zneutralizować taki obiekt, który byłby w przestrzeni powietrznej. Bo obiekt nie musimy niszczyć, możemy go opromieniować, tak? Musimy dać sygnał jednoznaczny, że gdyby taka Bydgoszcz się powtórzyła, czy taka Białoruś pod tytułem te śmigłowce, to ci, którzy by chcieli podejmować następne działanie, to by wiedzieli o tym, że istnieje zagrożenie. Taki kasus tego zdarzenia rosyjsko-tureckiego. Tam było kilkanaście sekund, kiedy Rosjanie znaleźli się w przestrzeni tureckiej, samolot został zestrzelony. Tak? Więc jak ten przykład chcę wskazać, że można doprowadzić do pewnych procedur, które będą, że tak powiem, zabezpieczały nasze terytorium, a chcę wszystkim przypomnieć, że mamy artykuł 26 Konstytucji, który nakłada na siły zbrojne obowiązek, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszych granic i naruszalności naszego terytorium. Teraz było trochę dłużej, także chyba u pani tutaj punktu pozytywnego, że tak powiem, nie zdobyłem, ale starałem się. No to ja powiem o całokształcie i tych punktach, panie generale. Uzbierał ich pan gdzieś bardzo dużo, bo patrząc na frekwencję na audycji, no to jedna z bardziej licznych. Słuchało się pana doskonale. Mam nadzieję, że w marcu, bo mamy bardzo długą kolejkę gości, ale w marcu, w okolicach marca, kwietnia, znowu się pan do nas pofatyguje na no może już nie gorącą herbatę i kawę, bo liczymy na wiosnę, więc nawet kieliszek wina postawimy i zaprosimy pana, bo fantastycznie się pana słuchało i zawsze jest pan bardzo miłym gościem u nas i też ja pamiętam, jak żeśmy pierwszy raz pana zapraszali, byliśmy na właściwie początku naszej drogi, to od razu właściwie pan przyjął zaproszenie, zaufał
i do tej pory mamy nadzieję, że to zaufanie trwa, więc pięknie dziękuję. Mamy nadzieję, że podobało się panu po raz kolejny u nas. Dziękuję bardzo za zaproszenie i myślę, że wasza platforma, która wypełnia, że tak powiem, chyba tą przestrzeń tego uniwersalnego, że tak powiem, forum dyskusyjnego, spełnia swoją rolę i dlatego życzę państwu wszystkiego dobrego, a uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu serdecznie pozdrawiam. Pięknie dziękuję, wszystkim życzę dobrej nocy, bardzo dziękuję prowadzącym, Adrianowi i Tomkowi. No i co, widzimy się jutro, przypominam, jutro kontynuujemy wybory samorządowe, jutro pan prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek i to będzie jego debiut u nas, więc mam nadzieję, że tak licznie przybędziecie, a we czwartek pan redaktor Tomasz Piątek i o 21:00 rozmowa na czasie, bo rozmowa z naszą Magdą, prawniczką, która jest bardzo czytana na Twitterze, więc jeszcze raz wszystkim życzę dobrej nocy i zapraszam jutro o 19:30. Dobranoc. Dobranoc wszystkim. Dobranoc.